Kochani, zobaczcie, jak pięknie się otwierają te tulipany. Mamy różowe i czerwone. Ślicznie to wygląda wiosennie. Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. Jest i mąż. Nic nie nagrałeś wczoraj z Wojtkiem, a ja obiecałam. Nie chciało mi się nagrywać. Zabalowaliście? Co? Zabalowaliście? Nie, wypiłem dwa drinki, whisky sour bez białka. Polecam. Bardzo dobre. Śniadanko, proszę bardzo. Dla córy, dla mnie. A to dla mnie. A tu jeszcze jajeczko będzie, a tu dla Darka. Coś widzę, że jednak jesteś zmęczony. Może wychodzi ze mnie zmęczenie wszystkich ostatnich dni. No przecież byłeś na urlopie. I tak, na urlopie codziennie 15 km, siłownia, basen, latanie, nagrywanie, dronik, okropne, vlogasek, okropne. Drineczki i swoje. Masakra, nie? Masakra, masakra. Ten urlop. Mam straszne siniaki, wiesz? Tak? No. Coś cię bił? Nie, sama się nabiłam. Gdzie? No, jesteś niedobrym łobuzem. A ja chciałem powiedzieć, że no niestety myślę, że tych wakacji trochę mi mało, więc w piątek sobie wybiorę z Wojtkiem do formacji. Przepraszam mnie. Dobrze, ja sobie to odbiję. Mu pozwalam jechać, ale ja sobie to odbiję. No a gdzie chcesz jechać? No nie powiem ci teraz, ja sobie pojadę. Ale chcę ci powiedzieć, co zrobiłam wczoraj. Co zrobiłaś? Zarezerwowałam nasz domek za rok. Wow, udało się? Udało się, ale nasz termin, który chcieliśmy, był trochę zajęty, więc zamówiłam coś inne. A cena była spoko jakaś, wiele niższa? 200 euro niższa. To dużo. No, to dużo 200 niższa. Euro niższa przez ten, więc udało się. Cieszysz się? Good job, tak. Trzeba wpisać do kalendarza. Cheers. Idzie. Najlepsze jajka, słuchajcie, dostaniecie w sklepie u Magdy ze wsi. Opakowania nie są nic. Opakowania z wtórnego recyklingu, po raz setny używane. Dlatego takie malutkie, bo od młodych kurek. Tak, taką dostałam informację. Dlatego są małe? Tak, dlatego są małe, bo są od młodych kurek. Ale dlatego są świeżutkie. A tu z nami jest Hania też. Cześć! Hania urosła, już nie jest taka mała, już jest wielka. Osiem już jest duża. Pamiętacie, Hania była taka malutka? Przyjechałaś do odwiedziny? Tak. Do cioci, do wujka? Tak. Dziękujemy za jajeczka. Do lodówki wlatują. Złota, która? To mi się podoba, to złota. A, fajna, a mi się to podoba, jakie ładne jest na baterie, zobaczcie. Trafiliśmy do Iska po długim czasie. Tak. A mam ochotę sobie to wziąć. Nie, mam. Piękne to jest. A patrz to, jaki ładny kolor. No. Super, nie? No świeczka jest. Piękne. Mamy zakupy z Action. Słuchajcie. Musimy sobie poglądać tej rzeczy. O, jakie ładne. To jakie fajne, nie? W ogóle świetne jest. Ten bazen. Dawno nie byliśmy. Boże, nie byłam. Kiedyś kupiłam blisku materac. Tak? Czy coś takiego właśnie do domu, czy pamiętam? No, świetne. Piękna, jaka zgrabna. No. Tu jest w ogóle fajnie, dużo rzeczy. Tam nasze zakupy stoją jak coś. No właśnie. Bo ich nie dźwigam. Wow, ile tu jest fajnych rzeczy. O, ale super. O, to są takie paski na baterie. O, uwielbiam łazić po takich sklepach i oglądać sobie. No, nawet nie muszę nic kupować, ale mogę sobie pooglądać, się zainspirować czymś. Mam nadzieję, że nie tylko ja jestem takim dziwakiem. O ja. To w ogóle dobry kolorystyczny paleta, to jest fajne. Tu byliśmy już. Tu jeszcze jest taki fajny wazon, ten akurat jest drogi. O, i chciałem wam to pokazać jeszcze, to mi się podoba. I to pudełeczko do przechowywania. Piękne. Ten wazon jest piękny. Super by to wyglądało u Karoliny w tle. Naprawdę. O, ten stół mi się podoba. On jest chyba z kompozytu, słuchajcie. Ale jest fajny. Ciekawe, ile kosztuje w ogóle. O, tam jest cena. Tutaj jak ładnie jest położono. Już uwaga, jak myślicie? Jaka cena?
trzy tysiaczki. Sam stół, dwa tysiaczki. Troszkę dużo. Ale wydaje się być fajne na zewnątrz. Ładnie wygląda. No rust. Czyli na mnie zardzewieje. 100% aluminium. Tego nie pomalujesz. Chain tofu. Materiał aluminium. No dobrze. O, jak fajna konstrukcja jest tutaj pod spodem, cała metalowa. Oczywiście dodatków tu jest mnóstwo. Poduszek szukasz? Niewygodnie ci na twojej, okej. Dobrze wiedzieć. Nie, bo zaraz źle ci doradzę, będzie na mnie. Profilowaną, to musisz dopasować głową sobie. Co tu jest? Fajnego. Przegląd sklepu. Powinienem częściej wpadać do takich sklepów, robić przegląd. Tutaj muzyka jest cichutko, więc można nagrywać. Nie ma ludzi. Nikt nie przeszkadza. Nikt nie przeszkadza mi. Ja nie przeszkadzam nikomu. Chcemy zobaczyć, gdzie są nasze dziewczyny. O, tu fajne kosze do prania te materiałowe. Nie wiem, Darek, muszę znaleźć taką, wiesz, co jest profilowana, ale nie twarda. Ciężko mi już, możesz tam wziąć torbę? Oj, przepraszam, już biorę. O Jezu, to wiecie ciężko. No, ciężko. Ale mamy zdobycz. Jaki przepiękny breloczek. No, zobacz przy torebce, no. No, stylowy, jeszcze stylowy. Z torebką chylak. Jeszcze, zobacz. Myślę, że bardziej niedostępne tylko, są niż... Tylko tak. Muszę urwać ten. Torebkę ale ładnie chylak. Wyglądają, co? No. Stylowo. Mamy rzeczy do nowego domu, czy? Nie, do starego domu. Nie, ale tego nie podnosz, bo to jest za ciężkie. O Jezus. Może to być na kamerę? Ja wezmę kamerę. Ja będę torbę. Dobra. I słuchajcie, potrzebuję... Nie podnoś mi rzeczko, dla ciebie za ciężkie. Szukam poduszki. Chciałabym taką memory, ale jakoś większa, ta jest mała. Tu jest taka na dole, zobacz. Poduszka ergonomiczna. Wellpur. To jak ona wygląda? O, ta jest miękka. Chyba znalazłam, muszę zobaczyć. Już w domu, moi drodzy. Dzisiaj powiem wam, że mam taki dzień, że wszystko mnie irytuje i nic mi się nie chce. Tak jestem, wiecie. Zmęczenie mnie to złapało po prostu. A dzisiaj sobie, wiecie, odpocznę, już nic nie robię, włączę sobie jakiś serial na Netflixie, herbatkę. Zazwyczaj to siedzę do późna i robię. Teraz już jest 20, a cały czas coś robimy. Jutro muszę się przygotować wszystkie rzeczy na działeczkę, bo w poniedziałek idziemy dalej pracować na działce. A mam jeszcze fizjo o chyba 17, 18, więc muszę to zrobić wcześniej, bo jak wrócę, to zajmuję się małą, bo Karolina wychodzi sobie z koleżanką. Więc nie będę miał czasu, żeby to zrobić wieczorem, więc muszę to zrobić jakoś w ciągu dnia. I tak to pięknie wygląda. Super, co nie? Ja zrobię sobie herbatkę teraz. I zaraz odpalę coś na Netflixie i trzeba będzie dziecko położyć spać. No widzisz, mówiłem ci, nie wyciągaj, bo się zgubią. Nie panikuj, tata wypakuje rzeczy i znajdzie, dobra? Nie ruszaj butów, bo się zgubią. Nic ojca nigdy nie słuchał. Ty ruszał? No kto? Ty! Ty ruszałeś. Karolina kupiła sobie nową poduszkę. Do spania, ciekawe, czy będzie spoko. No moi drodzy, pokażę wam, co kupiliśmy w sklepie. Ja tu sobie jakieś słodycze. Na pewno dla Maćka, bo Maciek zawsze przychodzi i coś słodkiego dla niego będzie. Tutaj, bo mi się kończyło do wypełniania dziur. Tu Karolina kupiła jakiś do płyn. Tutaj do pralki. Tu dla małej jakieś gumeczki. Pytaki. Spinki. Psipaty oczywiście. Tu jakiś make-up, który będzie testowała w filmie, więc wam nie pokażę. Nowe piżamki, psi patrol, tu jakiś make-up, jedną zarazówki i Barbie strój i tu jeszcze make-up. Więc
Młoda nam narzeka, marudzi, więc zaraz ją kładę, bo już jest maruda. I obejrzymy sobie film na Netflixie. Zobaczcie, jakie lemoniady mamy. Jeszcze z nami jest Pomela i Mateusz. A wszystkie są takie same? Nie wiem właśnie. Tutaj jest mój wegański ramen. Kocham shoyu, wegański. Z dodatkową kukurydzą. Jaki to jest bulion? Taki warzywny? Warzywny, przepyszny. A mój? A twój jest drobiowy? Z boczkiem. Z boczkiem dodatkowym, z kurczakiem, więc smacznego odarku. Jak wrażenie po evencie? Byliśmy chwilę dosłownie, nie wiem, z 10 minut. Nie, dłużej, z pół godziny byliśmy. 15. Mnóstwo ludzi do nas podeszło, słuchajcie. Pozdrawiamy bardzo. Jeszcze ciebie w kinie zaczepiali. Tak, powiem wam, że fajnie zobaczyć tyle ludzi naraz, ale jest to przerażające po tak długiej przerwie zobaczyć tyle ludzi naraz w takim tłumie, w muzyka. W ogóle tak by podchodzili ludzie i mówią, tyle czasu się nie widzieliśmy, tyle czasu, 2 lata, 3 lata. No, naprawdę, dziwne, bo my na takie eventy rzadko chodzimy też, więc... Tak. Idzie nasza ekipa. Idzie nasza ekipa ze swoimi ramenkami. Zgadaliśmy się, słuchajcie. Jak się nie możemy zgadać normalnie, to się zglądaliśmy przez przypadek. Pięknie wygląda, dziękujemy. Hej łobuzy, to prawdziwa motywacja. Hej łobuzy, to wyglądacie, jakbyście z gali wyszli. Idzie się dobrze, to gala wyszła z gali. To co, zdrówko, to jest chyba, nie wiem, czy wszystko takie samo. Dobrze, moi drodzy. Było super. Guma wleciała. Guma. I lecimy do domu odebrać córę. Odebrać. Od babci. I w kimę. Słuchajcie, bardzo fajnie. Darek niedługo ucieka. Tak. Ja zostaję. Zostaniesz sama z córką, ale przyjeżdża do ciebie siostra. Tak. Więc nie będziesz sama. Nie będę sama, będzie fajnie.